Czy ty w ferworze tej pracy masz jeszcze czas, żeby jeździć Bentleyem po bagietki? Albo w sukni balowej po drożdżówki? Ja ogólnie kocham jeść, więc zawsze dotrę. Mogę nawet dotrzeć helikopterem po pączki. Dajcie mi tylko czas. Jak my sklejamy w redakcji te zdjęcia, jak ty. Jak wy sklejacie królewna. Te głupie teksty, to wiesz co? Oj, wypraszamy sobie, wypraszamy. Ja też sobie wypraszam. Słuchaj, po prostu czasami bywa tak, że paparazzi łapią mnie w jakichś takich sytuacjach, na przykład w tej sukni balowej, kiedy byłam podczas zdjęć, miałam dzień zdjęciowy, nagrania, nagrywałam jakiś spot i po prostu jadąc z miejsca na miejsce, byłam głodna, no, i zatrzymałam się kupić coś do jedzenia. No to już naprawdę nie moja wina, że tam, wiesz, paparazzi czyhają. Mnie wcale nie zdziwiła ta suknia, wcale ten Bentley, najbardziej to, że jesz białe pieczywo, biorąc pod uwagę to, jak wyglądasz. Jezu, kocham, Boże, dla mnie bagietka, a słodycze to jest w ogóle najlepiej. Często też można mnie w słodko-słonym u Gesslerowej, wiesz tam, obstrykać. Dajemy znać paparazzi. A później narzekasz, że te zdjęcia, że nagle kleją te foty. Nie, już tam byli. Kiedyś faktycznie jakieś tam zdjęcia miałam. Natomiast ja jestem ogromnym łasuchem. Mi jest ciężko się oprzeć. I nawet jak ostatnio jakieś takie miałam zdjęcia właśnie po te bagietki, że wracałam, wiesz, z treningu, ze sportu. No i tak, wiesz, jak już potrenowałam, już spaliłam te kalorie, to sobie pomyślałam, nie, no najważniejsza w życiu jest równowaga. Tu spaliłam, tu muszę uzupełnić. Więc wiesz, szybki skok po bułki, to normalne. No ale kto bułek nie kupuje? No myślę, że każdy, nie każdy poniżej po niej Bentleyem, ale to już inna sprawa. Jakie to ma znaczenie?